zamówień publicznych, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dziękuję Państwu za przybycie. Zajmujemy się ostatnio w naszym zespole kwestią dobrych praktyk w zakresie konstruowania umów dotyczących zamówień publicznych. Od ostatniego posiedzenia tutaj wpłynęły do nas 3 materiały. Umawialiśmy się, że członkowie zespołu przygotują propozycje do kodeksu dobrych praktyk w zakresie zamówień publicznych, konstruowania umów dotyczących zamówień publicznych. I takie 3 propozycje do nas wpłynęły. Pierwsza propozycja przysłana przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. To są propozycje Komisji do Spraw Zamówień Publicznych Izby POLMED w zakresie zagadnień ogólnych, które powinny być przedmiotem dobrych praktyk. Drugi materiał, który otrzymaliśmy, to materiał z Business Center Club. I to są rekomendacje Business Center Club do kolejnych prac zespołu roboczego do spraw zamówień publicznych przy Rzeczniku. To są 3 punkty, krótkie, zwięzłe, ale rzeczowe. No i dalej, następny materiał to jest z OPPN Technomet. Organizacja Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomet, która nam tutaj też przysłała 7 punktów. Rozumiem, że Państwo wszyscy otrzymaliście te materiały, bo były dystrybuowane przez nas drogą elektroniczną. Ja pamiętam, myśmy analizowali jako Izba Koszalińska i to przysłała doba i w momencie, kiedy, znaczy tak, nasze pierwotnie to złożone, które było załącznikiem tego, no to w zasadzie nic do dodania nie mamy, ale chciałbym, żebyśmy, jak będziemy dyskutować, to do tamtego też się jakby odnosili. I druga sprawa, powiem tak, że przeanalizowaliśmy stanowisko Business Center Club. Tam kiedyś też działaliśmy, akurat ja też się włączałem, był stworzony taki zespół do stworzenia tego i uznałem, że nie ma co tworzyć dodatkowych stanowisk, bo to, co Business Center Club napisał, te zasadnicze sprawy, to całkowicie się tym zgadzamy. Zgadzamy, że od tego trzeba byłoby zacząć. Także nasze stanowisko jako Izby jest tak, że łączymy się z tym stanowiskiem Business Center Club i proponujemy, żeby wokół tego skupiła się dyskusja, jeżeli chodzi o to, co my reprezentujemy, czyli usługi i roboty budowlane, tak? Bo co innego jest w tych branżach pozostałych. Dobrze. Czy panowie nasi mecenasi zechcecie jakoś skomentować jeszcze te materiały, które do nas przyszły? Znaczy tak, zanim przejdziemy do omawiania tych propozycji państwa, to z naszej strony przygotowaliśmy projekt pisma do prezesa UZP. Głównie chcemy się przypomnieć i zapytać, jak tam praca zespołu tworzonego w Urzędzie Zamówień. Szczerze powiedziawszy, niestety szefostwo nie znalazło czasu, żeby podpisać to pismo. Myślę, że to jest kwestia kilku dni. W związku z tym, że ono jeszcze nie jest podpisane, to myślę, że też dzisiejsze nasze spotkanie będzie miało wpływ na ostateczną treść. Myślę, że też warto się podzielić na bieżąco z prezesem to, co się u nas dzieje. Oczywiście zapytać, jak te prace, jakie są efekty tych prac w UZP. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zwrócić uwagę. Zacząłem przeglądać stronę internetową Urzędu Zamówień Publicznych. Tam jest całkiem sporo dokumentów, wytycznych, wzorców, właśnie dobrych praktyk. Przechodząc do konkretów, mamy między innymi z organizacji POLMED propozycje w zakresie zagadnień ogólnych, które powinny być przedmiotem dobrych praktyk. Na stronie UZP znalazłem dokumenty firmowane przez POLMED, między innymi umowę, wzór umowy, data wskazuje, że to było z 2017 roku. Też znalazłem przykłady kontrowersyjnych klauzul stosowanych przez podmioty lecznicze w wzorach umów o zamówienie publiczne. I to jest też chyba jakaś medyczna organizacja.
jeśli mogę przerwać, Maciej Krajewski, Izba Wojewódzka. Faktycznie te dokumenty przygotowywaliśmy, one były przedmiotem konsultacji, one były przekazywane do urzędowania publicznych. Niestety poza zamieszczeniem na stronie, one nie zostały wprowadzone do praktyki, one nie są stosowane ku naszemu oczywiście niezadowoleniu. Obecnie na obecnym etapie planujemy zaktualizować ten dokument, który został stworzony już dobre kilka lat temu, biorąc pod uwagę treść nowej ustawy. Okej. No właśnie, bo tak naprawdę my skupiamy się na wypracowywaniu propozycji w zakresie dobrych praktyk, ale po pierwsze, no jest, myślę, warto byłoby się odnieść do tego, co jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, a po drugie, tak też myślałem, że problem tak naprawdę tkwi nie w tym, że brakuje takich dokumentów, ale że po prostu brakuje z jednej strony edukacji pewnie zamawiających, a z drugiej strony stosowania w praktyce, prawda? Pytanie, dlaczego w praktyce zamawiający nie chcą z tego korzystać? Czy dlatego, że nie wiedzą o istnieniu tych dokumentów? Czy dlatego, że nie chcą? To są zadania, właśnie tutaj są różne przyczyny. Natomiast bardzo ważne by było, gdybyśmy powiedzieli tak, że właśnie nam chodzi o uporządkowanie pod kątem nowej ustawy, czyli żeby teraz wdrażać już tak, żeby to było zgodne z tą ustawą, ale zacząć praktykować pewne rzeczy. I uporządkowanie tego w sposób ujednolicony. Nie to, że Urząd Zamówień Publicznych rzuca coś na stronę i nie tego. Tam mają się, według mnie, nas, takie nasze stanowisko, tam mają się pojawić takie zakładki, że na roboty budowlane ogłaszasz, to tu są wzorce SIS-u, z wszystkiego, do ogłoszenia przetargu, cały komplet dokumentów, które są zalecane. Jeżeli oni tak to uporządkują, to powiem tak, no my też będziemy lobbować wtedy wśród urzędników, bo potrzebna jest oczywiście edukacja, potrzebne są potem jeszcze takie szkolenia albo nawet zachęcenie do takiej zdalnej edukacji, to znaczy kursów takich learningowych, gdzie przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych tłumaczyliby urzędnikom chętnym, którzy się na to zapiszą, tłumaczyliby, jak z tego korzystać. I to by dużo dało, bo taki kontakt właśnie z Urzędem Zamówień Publicznych przez tych urzędników, którzy ogłaszają przetargi, nabranie takiej pewności, że tam mają partnera, tak, do pomocy i że opracował te wzorce, to tak naprawdę tylko o to chodzi, bo w tej chwili jest jeden wielki bałagan i mówię, wszystko się odbywa, Ctrl-C, Ctrl-V i to z różnych przetargów. Potem jest niespójna dokumentacja, do której nie wiadomo jak tego. Próbujemy to wyjaśniać pytaniami. Sprowadza się to przeważnie do odpowiedzi, bo już urzędnik się nie chce wycofać zgodnie ze specyfikacją, zgodnie z tego, które nic nie wyjaśniają. No i tak to się odbywa. No i ten cykl, no po prostu by trzeba było jakoś spróbować uporządkować. I myślę, że to jest ta okazja właśnie, żeby tutaj pan rzecznik w jakiś sposób tam wymógł, tak? Coś takiego. Przepraszam, bo się wygadałem. Dobrze, no to pytamy, żeby rozmawiać. A w zakresie branży medycznej też Państwo tak widzą, to żeby była taka zakładka, gdzie byłby komplet, o ile to jest możliwe w zamówieniach. Znaczy, no, myślę, że o ile dokumentacja, specyfikacja i opis formularza asortymentowego to oczywiście pod konkretny przetarg, natomiast wzory umów myślę, że mogą być uniwersalne na całej branży. Większość tych umów, na których my bazujemy, no to znaczy większość przedmiotów zamówień to są dostawy i usługi. W większości zdecydowanie usługi, przede wszystkim dostawy. Te wzory nie są skomplikowane, znaczy ogólnie wzory umów postępowania przetargowego, no mają kilka stron. Najbardziej skomplikowany przedmiot zamówienia to jest kilkadziesiąt stron, ale to się zdarza rzadko. Natomiast wzór umowy jest uniwersalny, mamy termin dostawy, mamy warunki gwarancji, mamy kary umowne, mamy warunki rozwiązania umowy, podstawy zmiany umowy. Dla wyrobów medycznych one mniej lub więcej będą zbliżone i na takim wzorze umowy moglibyśmy pracować jako cała branża. Okej, a z Państwa doświadczenia wynika, że zamawiający stosują te wzorce, to co jest zamieszczone na stronie prezesa UZP, czy nie stosują? Szpitale w ogóle tego nie stosują, co wynika z faktu, że oni bazują na swoich dokumentach i jeżeli mamy przetargi, które są odmawiane co 12-24 miesiące, oni po prostu przekrajają umowy, formularze z poprzednich postępowań przetargowych i bazują cały czas na tych samych dokumentach, które mieli jeszcze 10 lat temu. I te wzory umów na przestrzeni kilku dobrych lat, one się w ogóle nie zmieniają, oni nie dopuszczają jakichkolwiek modyfikacji. Często te umowy są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, no ale no niestety nie ma możliwości, żeby
w jakikolwiek sposób nakłoni szpital do modyfikacji. Są to progowe To są również powyżej progów unijnych, ale po pierwsze nikt nie chce, nikt nie, nie jest chętny na to, żeby się na wojnę ze szpitalami, żeby swoją rację udowodnić szpitalowi, bo lubię. Tylko te wzory umów, się powtarzają w obrębie jednego zamawiającego. Tak. Natomiast są zupełnie różne dla różnych zamawiających. To znaczy różni zamawiający stosują różne wzory umów, stosownie od tego, w jaki sposób jego doradcy prawni zastosują jaką interpretację. Więc to są jakby różnice, ale w zależności od tego, jaką interpretację doradca danego zamawiającego zastosuje, w taki sposób jest przygotowany wzór umów i one faktycznie są powielane z roku na rok. Ja tylko tak pozwolę sobie z wzorów umów, że jakby pan król sprawy, że pamiętaj mi sprawdzenie umowy, szczególnie zamówieniem publicznym, to nie jest jakaś bardzo skomplikowana sprawa, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie dostaw i usług. W robotach mam tutaj bardziej taką wielostakową kwestię, ale też to nie jest jakaś tutaj rzecz, która nie jest osiągana. Natomiast w rzeczywistości możemy mówić o dwóch rodzajach problemów, które wynikają z kształtu takiej umowy, która jest stworzona na zasadzie kopii w klej. Po pierwsze jest to umowa niespójna, która poprzez stosowanie różnych wątków do różnych umów po prostu tworzy nam taki patchwork, który przy jakiejś bardziej wnikliwej, a nawet nie po prostu analizie, no, robią nam się jakieś różne galimatiasy pojęciowe. Pojęcia są przejmowane w sposób niesystematyczny i to prowadzi do na przykład problemu z dostosowaniem, z odwołaniami, etc. Ale z tym można jeszcze jakby żyć, bo jakby w drodze wykładni jesteśmy w stanie to wyjaśnić. Ale drugi zrąb zagadnień to są pewne kanony problemów, które dotykają przedsiębiorców. Z mojego punktu widzenia jako doradcy, że tak powiem, a nie jako przedsiębiorcy. Pierwsze to jest kształtowanie kar umownych w postanowieniach. To nie chodzi o to jakby... Żeby ich nie było. Żeby ich nie było, czy wprowadzenie jakichś maksymalnych kwot, co też powoduje pewien odruch obronny po stronie zamawiającego. Ale chodzi o takie wyważenie sankcji, aby one były, a jednocześnie były kwantyfikowane po stronie oferenta, chociażby przy kalkulacji oferty. Druga rzecz jest też taka, żeby wprowadzić mechanizmy, które w sposób naturalny, biznesowym nawet takim obejściu, są stosowane przed nałożeniem kary umownej, na przykład wezwanie do zaprzestania naruszenia, umożliwienie złożenia wyjaśnień. To są takie, wydawałoby się, oczywistości, które praktycznie są rzadkością, jeżeli chodzi o umowy zawierane w trybie zamówień publicznych. Kolejnym takim kanałem, który z mojego punktu widzenia jest często powielany, to są sankcje, a w zasadzie wcześniej jeszcze możliwości odstąpienia od umowy przez każdą ze stron. No, zamawiający w przypadku, taka formułka jest często stosowana, rażącego łamania umowy przez wykonawcę jest w stanie w każdym momencie od umowy odstąpić. Jest to po pierwsze zapis niesymetryczny, niepartnerski, ponieważ tylko strona zamawiająca ma taką możliwość zakończenia współpracy. No ale już wykonawca, który w branży medycznej, to sądzę, jest temat dosyć częsty, na przykład oczekuje długo z zapłatą za jakieś świadczenia ze strony szpitala. Nie może przerwać. Wypada zbyt, tak jest. I to są takie, że kolejna w końcu jeszcze jest właśnie sankcja za odstąpienie od umowy. No, mamy ogólno funkcjonujące przepisy kodeksu cywilnego, które wskazują na pewnego rodzaju przyczynienie się do sytuacji, która skutkuje rozwiązaniem umowy. Mamy też pewne, nie, ogromny dorobek orzeczniczy sądów cywilnych, administracyjnych. Na przykład odstąpienie od umowy w sytuacji, na przykład, kiedy zmienia się prawo. Tak? Po prostu teraz prawo zmienia się w sposób bardzo szybki. Często też dochodzi do sytuacji, kiedy przepisy przed wejściem w życie całości ustawy są już zmieniane jakby w trakcie. Czyli przedsiębiorca, próbując się dostosować do nowych wymogów, często słusznych, jest zaskakiwany kolejną zmianą przed wejściem tych przepisów. Zastępuje na przykład utratą jakiegoś zezwolenia albo koniecznością przedłużenia jakiegoś procesu, a to oznacza, że wykonawca na przykład nie może świadczyć danej usługi. Sytuacja w mojej ocenie ewidentna. Czynnik trzeci, niezależny od stron, a umowa niestety przerzuca całe
zmianę prawa, czy ryzyko administracyjne na wykonawcę. To są takie trzy rzeczy, które teraz tak niejako tutaj w pierwszej kolejności warto wskazać jako pewne kanony błędów, przepraszam za takie dosyć mocne słowo, co są powielanych w przyjmowanych regulacjach. To nie chodzi o to, żeby nie było sankcji odstąpienia umowy, żeby nie było karmy podanych na wykonawcy, którzy rzeczywiście zamawiający, ja to podkreślę, powinien mieć pełne prawo i obowiązek dyscyplinowania wykonawców, którzy się nie stosują do realizacji, ale w konsekwencji takich srogich regulacji zamawiający sam sobie może dołożyć pracę, no bo co, no bo kara umowna, która jest przewidziana w umowie, za często sytuacje mało życiowe, tak to nazwę, sankcja, która jest przewidziana, a nie nałożona, powoduje odpowiedzialność wewnętrzną zamawiającego, który nie korzysta, czy nie stosuje kar, tak? Więc podzieliłbym tą kwestię na dwie rzeczy, tak jak mówię, niespójność umów powielanych, pewne kanony, które moim zdaniem tylko ze strony tych praktyk mają szansę troszeczkę rozluźnić jakby taką sytuację patową często, no bo jak wiemy, możliwości negocjacji umów, czy to w formie pytań, czy jakiejkolwiek innej, są żadne. Ale również kwestie negocjacji umów można w pewien sposób, oczywiście może negocjacji umów nie, ale jednak dobrą praktyką można spróbować wyregulować coś takiego, że chociaż zobowiązać, no dobra praktyka nie może nikogo zobowiązać, ale żeby zamawiający chociaż nie odpowiadali nie, kropka, tylko żeby wyjaśniali, chociażby argumentowali swoją odpowiedź, tak, odmowną. To może w pewien sposób też zmusić czasami tych urzędników do myślenia, a nie po prostu nie, bo nie. A jak można to osiągnąć? No właśnie dobrą praktyką, żeby droga praktyka mówiła, że... zawieszonych danego rodzaju usług, robót i tak dalej, gdzie on nie będzie kontrol C, a kontrol V robił z różnych przetargów, i sobie sam zestawiał tego, albo umowę ściągnie ze strony nawet Urzędu Zamówień Publicznych, ale specyfikacje ściągnie z innego przetargu, mu się spodobały zapisy na przykład dotyczące kar umowy. I potem to jest tak niespójne, że powstaje tego. Ostatni przykład z ostatnich dni to jest na przykład taki, gdzie tak, z jednej strony, no wiadomo, chodzi o wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw i te kary umowne, które powinny dyscyplinować wykonawcę, w niektórych przetargach są takie, że one go rozłożą. Rozłożą go po jednym nieudanym kontrakcie. Nie taki powinien być cel, to po pierwsze, po drugie walka jest nierówna, dlatego że przeważnie potem w sądzie on może to wygrać. Tylko często nie dotrwa do sądu, do ogłoszenia wyroku. I to są tego typu problemy. Natomiast z ostatnich dni na przykład. Rząd robi wszystko, nowy przepis wejdzie w celu ochrony podwykonawców, ochrony uczestników przetargu, tak? Fajnie, tylko że z drugiej strony paraliż spowodował, znaczy te działania spowodowały, znaczy nie działania, tylko praktyka jaka jest, że jednak oszustwa się zdarzają, no to spowodowało przez prawników gminnych i tych małych urzędów blokadę, że oni nie chcą wydać cesji na finansowanie kontraktu. I powstaje taki dylemat, że tak, ja mam im przedstawić, jako wykonawca mam im przedstawić dowód, że zapłaciłem podwykonawcy, a on mi odmawia podpisania do banku, że na to konto przeleje pieniądze, tak? Bo on, i to po potrąceniu wszystkich ewentualnych zobowiązań, bo już nawet bank idzie na to, że tego. I powstaje taka parodia, mówię, to słuchajcie, to kontrakt jest wart wiele milionów, takich kontraktów prowadzimy parę, to z czego ja mam zapłacić tę podwykonawcę, jeżeli wy mi nie umożliwiacie zaciągnięcia kredytu? Ja mam zdolność kredytową, zresztą w przetargu tego chcieliście, ja mam tą zdolność kredytową, ale warunkiem jest, że podpiszecie, że będziecie przelewać na to konto do banku. Ale to dla nas za duże ryzyko, my nie podpisujemy. Ja mówię, w umowie piszę, że udzielicie cesji, ale za zgodą zamawiającego takiej zgody nie będzie. I to są takie, a zmieniło się dlaczego? Dlatego, że jeszcze doszedł teraz split payment
się okazuje, że konta, które są cesyjne w banku, nie mogą być zarejestrowane na białej księdze. I w związku z tym zamawiający mówi, no to ja nie podpiszę, bo nie tego. No i ta niespójność prawa właśnie powoduje takiego, dlatego wprowadzenie tych takich, teraz już zacząć wprowadzanie dobrych praktyk, to jak będzie nowa ustawa, no to może już coś to będzie działało. Ja jeszcze bym chciała odnieść się do kwestii kar umownych, ponieważ w ogóle ideą, z tego jak ja rozumiem, ideą kar umownych w myśli ustawodawcy było to, żeby kara umowna była też raz dyscyplinowanie wykonawcy, ale z drugiej strony też pokryciem szkody, którą poniósł zamawiający. Natomiast w żaden sposób zamawiający nie wykazują, nie są zobowiązani do wykazania, że faktycznie ponieśli szkodę i naliczanie kar umownych stało się sposobem na zarabianie pieniędzy przez zamawiający. Wprost. Znaczy zamawiający nie wykazuje, jeszcze nie tego doszło, jeszcze do tego doszło, że bo kiedyś było tak, że karę płacili ze swoich pieniędzy, tak. Ja dokładnie tego, teraz do 10% przychodu, czyli z kar jak do 10% tego, nie powoduje korekty dofinansowania. Czyli dla nich to są dodatkowe pieniądze. Tak, to jest sposób na zarobkowanie. I to jest na przykład w przypadku szpitali jest to wręcz obowiązek, że mają naliczać kary i jest to wręcz sposób na dodatkowy dochód. I też w pewien sposób wykazywanie, że faktycznie doszło do szkody i rzeczywiste miareczkowanie tych kar, to o czym mówił pan mecenas, czyli odniesienie się, oczywiście czasami wykazanie tej szkody jest trudne. Ono często jest niemożliwe, tak? Ale jednak mimo wszystko, albo ewentualnie miareczkowanie do faktycznie poniesionych trudności, nie wiem, do faktycznie poniesionego utrudnienia dla zamawiającego, a nie w przypadku, kiedy na przykład w dostawach czy usługach jest tak, że na daną usługę czy na daną dostawę zamawiający ma umowę podpisane z dwoma, trzema wykonawcami, to tak się zgadza. Jeżeli jeden wykonawca nie jest w stanie zrobić, to po prostu robi to drugi wykonawca. Tak to działa, ale mimo wszystko ten pierwszy jest obciążany karami. Tak jest. A pomimo tego, że de facto rzeczywistej szkody nie ma. Więc to też można byłoby wyregulować i to nie ma znaczenia na branży i sektor, tak? Bo to ma znaczenie w robotach budowlanych i w medycynie, i w usługach, i w dostawach, i w samorządach, i w odśnieżaniu miasta. Tak? W chwili obecnej mało który samorząd sobie pozwala na to, że ma tylko z jednym przedsiębiorcem na odśnieżanie umowę. Tak, bo nie jeden już miał nieodśnieżoną ulicę, więc tak naprawdę czym na wywóz śmieci. Tak nawet Warszawa to przeżywała. I to nikt nie zabrania zamawiającemu podpisać umów z dwoma różnymi wykonawcami. Tylko żeby ta kara wtedy była faktycznie w jakiś sposób sensowny, zmiareczkowana i adekwatna do faktycznie poniesionej szkody, albo ewentualnie poniesionej szkody, a nie kary są sposobem na zarobienie pieniędzy. Następna rzecz, którą się zauważa, ja na przykład zauważam w swoim przedsiębiorstwie, w mojej branży, że kary umowne stały się kryterium wyboru oferty. Jeżeli wykonawca zgłosi wyższą, że zgadza się na wyższą karę umowną, dostaje dodatkowe punkty. Naprawdę. Jasne, się w naszej branży nie zetknęliśmy. Naprawdę, to się w chwili obecnej zdarza coraz częściej. I te 40% na przykład jest tylko i wyłącznie rozpisane na to, że zgadzamy się na wyższe kary umowne. Jest wybaczenie. Ale to jest wybaczenie idei kary umownej. Kari i punktacji oferty. Tak. Następna rzecz to jest mnożenie kar, to znaczy wykonawca jest obciążony różnymi karami. Tak? Suma kar dochodzi czasami do 50% dokładnie. Wartości przedmiotu zamówienia. W naszym przypadku 80% wartości to są materiały, dostawy i tak dalej, więc no, firma jest po prostu od razu narażona na wielką stratę. Są stosowane pierwsze kary w tym samym czasie. Dane są. No bo kto ma zdrową ocenę ryzyk, to nie wystarczy. Zmiareczkowanie kar, ja się zgodzę, że pewne praktyki z tym związane, być może to by trzeba było też zrobić branżowo i zawodowo, bo byłoby ciężko zastosować jakąś jedną, ale jednak mimo wszystko. Przeklejanie umów też niestety wiąże się z tym, że bez względu na to w przypadku szpitali, czy to jest dostawa
ciężkiej aparatury, tak, czy to jest remont sali operacyjnej, czy to jest usługi prawnicze, jest te same zasady kar, bo jest ta sama umowa zastosowana. Mi się nasuwa takie jeszcze tym, że teraz ma wejść elektronizacja. Gdyby się też zastanowił nad celem tego, to ma być to uproszczenie, umożliwić zwiększenie konkurencji itd., itd. Tylko że jeżeli będzie tak, że do każdego przetargu będą załączone inne umowy, inne wzorce, inne tego i tak mówię potem, tak? Bo pierwszy arkusz to wiadomo, jakiś tam będzie, to znowu wypacza ideę tego, że za każdym razem, żeby wystartować nawet do takiego małego przetargu elektronicznego, to trzeba przeanalizować wszystkie załączniki i tego. Gdyby był to pewien standard, tak? No to na wszystkim to zabiera, znaczy zwiększa czas poświęcony do wystartowania do przetargu. I a propos właśnie, bo tu Pan dobrze zwrócił uwagę do tych trzech punktów, z którymi się absolutnie zgadzam, ja bym dodała na poprzednie spotkanie, zwracam na to uwagę i dalej będę o tym mówić, mianowicie standardy dotyczące platform elektronicznych. Tak. Bo to jest skandal. My mamy w chwili obecnej, w tym roku wystartowaliśmy w 154 przetargach, przy czym na około 20 platformach różnych. Z różnymi standardami, z różnymi technicznymi warunkami, z różnymi wzorcami, z różnym oprogramowaniem. Nie ma w ogóle co do tego żadnych wytycznych, a takie wytyczne też, to bodajże to chyba jest nawet w gestii ministra cyfryzacji. Czy nie są prowadzone jakieś prace od strony ministerstwa, żeby to ujednolicić jakiś Nawet czasem niektórzy zamawiają, to mają własną, tak. Tylko na ich... Korzystają z różnych płatnych platform, tak. Gdzie opłacają i tam ogłaszają przetargi. To są, co platforma tego, ja powiem tak, to jeszcze się wiąże z tym, że ja powiem szczerze, że do tych płatnych, robionych przez małe firmy platform, ja w ogóle absolutnie nie mam zaufania. Nie, bo to nie można mieć zaufania co do poufności, co do tego, że nikt nie ma do tego dostępu. Do tego, że ta licytacja jest przeprowadzona, to powinno być niestety prowadzone przez służąc za moim pójściem albo komórkę jakąś państwową, bo wtedy byłoby większe zaufanie, że jest tam, do tego dostępu do informacji nie ma konkurencja. Tak? Na pewno powinny być standardy dotyczące tych platform, tak? Które one powinny spełniać i jakiś nadzór nad nimi. Przez jakiś urząd niezależny, nie wiem, i ograniczenie, że nie tak, że kto chce, to sobie robi oprogramowanie, robi platformę, tak, i ją sprzedaje do zamawiających. Z drugiej strony została opracowana platforma konkurencyjności, tak, ta, z której korzystamy przy dotacjach na innowacje, na tego, kiedy mamy obowiązek korzystania z tego. Bardzo dobrze działa ta platforma. Jest to zrobione przez rząd, tego, dlaczego dodatkowane są następne pieniądze publiczne na takie platformy. Powinny być tam tylko rozbudowane to w jakiś sposób, ewentualnie jeżeli nie spełnia jakichś wymogów branżowych czy coś, ale generalnie jeżeli już coś istnieje, to wydaje się, że tak, to się nazywa baza konkurencyjności. Ale można przecież to tak samo jak można wybrać, zrobić konkurs i wybrać z funkcjonujących platform 3-4. Które mogą zamawiający używać, to nie jest powiedziane, że to ma być jedna centralna. Dać zamawiającym wybór, żeby tych platform było kilka, ale nie da się. Uwierzytelnianie powinno pójść przez banki. Tak. Przez bank powinien wchodzić na tą platformę i to jest uwierzytelnienie pełne, tak jak z czym to było zrobiono. Tak w przypadku, nie pamiętam jakiś tego, bardzo dobrze to zadziałało wszystko. Nie pamiętam, co to był za mechanizm, ale to się wydaje tak proste, że tym bardziej, że mamy już 50% banków państwowych, tak, znaczy 50% kapitału, można zrobić w ten sposób, że jestem klientem, nawet nie muszę mieć tam głównego konta, ale jestem klientem banku, bank ma sprawdzone tego, wchodzę przez stronę bankową, po zalogowaniu się wchodzę na zamówienia publiczne i jestem zalogowany, tak, uwierzytelniony, sprawdzony i tego. Po co tworzyć? No my teraz mamy tak, bo w różnym okresie dokupywaliśmy różne klucze. Jak przyszło wysłać sprawozdanie zarządu, bo jest taki obowiązek, przez te różne klucze, to się okazało, że tak się ze sobą gryzły, że nie mogliśmy tego wysłać. W końcu wysłaliśmy sprawozdanie jedno podpisane jednym podpisem, drugie podpisane drugim i trzecie, te same sprawozdania, trzecim podpisem i mówimy, niech się tam kurde teraz bujają. My obowiązek spełniliśmy, ale potem udało się w końcu to dopracować, ale to są takie olbrzymie
nieścisłości, znaczy nie jasności. Tak. Problemów jest dużo, my mamy tutaj wrażenie. Skupmy się na tym. Ja bym był za tym, żeby zacząć. Chciałem tylko powiedzieć, że mamy w Radzie Przedsiębiorców zespół roboczy do spraw e-dokumentów składanych przez przedsiębiorców, także super. W zespole też zostawmy te problemy są zgłaszane. Proszę Państwa, to co robimy w takim razie? Szanowni Państwo, chciałam tylko jeszcze jedno zdanie dodać, ponieważ ja rozumiem nieco inną branżę Związku Leasingu Polskiego. W związku z tym możemy Związek Polskiego Leasingu, tak. Może nie mierzymy się z takimi problemami, jakich Państwo tu mówią, o takiej skali i dlatego też zgadzam się z wszystkimi tymi ogólnymi postulatami, które zostały zgłoszone. Natomiast chciałabym tylko dwa, tak jakby jeszcze tutaj podkreślić, te, które, z którymi się w szczególności zgadzam, a to są dwa postulaty złożone tutaj przez Business Center Club. Chodzi o punkt 1c i punkt 1f, czyli ta dobra praktyka, jeśli chodzi o zamawiających, którzy odmawiają i w odpowiedzi uzyskują odpowiedź, czy nie. My się z tym mierzymy rzeczywiście za każdym razem, w każdym przetargu, ponieważ umowa leasingu jest na tyle specyficzna, że zamawiający nie mają wiedzy też takiej formalno-prawnej i merytorycznej, jaką mamy na temat umów leasingowych. Jeśli kiedykolwiek była takowa podpisana przez zamawiającego, to zamawiający powielają ten wzór umowy z każdego postępowania. W zasadzie to jest tak, że jeśli umowa była podpisana 10 lat temu, to ona tak funkcjonuje u zamawiającego. I zmiana przepisów, czy zmiana nawet takich kluczowych, istotnych elementów finansującego, nie ma na tą umowę wpływu. Dlatego ten postulat jak najbardziej, ta branża leasingowa też się do tego postulatu przychyla. No i oczywiście zwiększenie świadomości co do praw wykonawców, ale też wynikających właśnie z tych stricte umów. Te, które wynikają w szczególności z kodeksu cywilnego, tak? Bo ten brak świadomości zamawiającego co do praw wykonawców, tutaj mamy się oczywiście finansujących, no niestety jest strasznie uderzający, bo te umowy są po prostu niewykonalne dla branży. Całkiem możliwe, że czasami niezgodne w ogóle z prawem finansowym. Z prawem finansowym, z kodeksem cywilnym, no w szczególności nawet wydaje mi się mogło, że podstawowe kwestie, tak? No ale niestety tak jest. Jasne. Dobrze, proszę Państwa, chciałem zadać, co robimy teraz w takim razie z tymi wszystkimi. Ja bym powiedział tak, ja bym rozwinął, skupił się na tym, co Biznes Center Club przedstawił, bo i Pani sposób i tak dalej. Tu są proste tak. Tylko rozwinąć te punkty, czyli punkt 1a, większe zaznaczenie istotności dobrych praktyk na rynku zamówień publicznych. Dodać poprzez edukację, na przykład e-learning dla urzędników. Naprawdę niech Państwo mi wierzą, że... Pomysłów, inicjatywy do tych punktów. Tak, do tych punktów, bo taka inicjatywa szkolenia przez tego zamówienia publicznych, powiem Państwu tak, przeważnie jest w gminach tak, że co wójt jest zmiana całej ekipy dotyczącej właśnie zamówień publicznych. Wójt nie myśli, ma wiedzy z tych ludzi. Nie tego. I nie ma wiedzy żadnej. To są ludzie z łapanki, bo jak nie mogą z naboru znaleźć urzędnika, bo ci ludzie są dobrze wynagradzani generalnie na rynku, więc często nawet nie tego, no to się co robi? No, bierze się ofiarę, która się zgodzi w gminie. Nie? I zajmowałeś się do tej pory tym, to teraz będziesz w zamówieniach publicznych. I ci ludzie naprawdę przerażeni robią czasami rzeczy po prostu z niewiedzy, tak? I gdyby mieli to możliwe, a na szkolenie, skoro gmina nie ma pieniędzy, tak, żeby wysłać gdzieś na szkolenie takie komercyjne, gdzie bym tego. My jako przedsiębiorcy oczywiście korzystamy z takich szkoleń. I potem jest taka waga, że co z tego, że my mówimy? Wskazujemy w miarę rzetelnie, bo przed przetargiem to się nie da tak dopracować przepisów, żeby to pod kogoś było. Lepiej, żeby było, że tak powiem, uczciwie, tak? Bo wtedy przynajmniej wiemy, jak konkurujemy. My próbujemy do nich dotrzeć, próbujemy to wytłumaczyć, absolutnie nie. A większość się zamyka w ogóle. Mi nie wolno rozmawiać z wykonawcami, nieważne na jaki temat, tak? Nie wolno rozmawiać, bo to jest podejrzenie. I to jest takie, tak więc punkt A, większe zaznaczenie istotności do tego na rynku zamówień publicznych, połączone z właśnie akcją edukacyjną, no poprzez właśnie no, platformę internetową. To jest dobry pomysł, bo urząd publiczny troszeczkę wykorzystując internet wprowadził takie właśnie jakieś webinaria, czy tak. Jakieś krótkie, nawet na zasadzie na temat podcastów, czy czegokolwiek, tak. Krótkie seminaria, które tacy zamawiający czy przedstawiciele mogą to sobie odsłuchać. To się, mówię, przeczytaliśmy tego. Podstawowe rzeczy. Stworzenie wzorów gwarancji bankowych.
Proszę Państwa, to naprawdę jest istotne, dlatego że każda gwarancja, myśmy o tym rozmawiali i to jest bardzo ważna rzecz, żeby każda gwarancja była zgodna z prawem finansowym, z tego, niech to będzie narzucona gwarancja, no, we wzorcach nie można, ale jako zalecany wzór, dlatego że potem jest tak, że na etapie przetargu nie chcą skorygować tych wzorów, a potem jest problem taki, że no, po kolei odmawiają firmy ubezpieczające tego, bo tej treści nie podpiszemy. To może zbierzmy wśród swoich nie wiem, członków czy firm i tak dalej takie gwarancje bankowe, które uważamy za gwarancje bankowe, które są fair, po prostu. Bo są gwarancje, które funkcjonują na rynku i są dobrymi gwarancjami. Jest Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Zamówień Publicznych wysłał do nich takie wzorce, tak, i żeby po sprawdzeniu zgodności. Tak, tylko my jeszcze do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych wzorców gwarancji bankowych, bo też uważam. Czyli to nasza ma być znowu. My możemy poprosić po prostu nasze banki, bo ja uważam, że to jest też w interesie banków. To Państwo na pewno będziecie mieć. Nie jesteśmy bankiem. Ale mimo wszystko nie będziecie mieć u swoich klientów. Nie, ponieważ my tylko finansujemy. My kupujemy przedmioty dla naszych klientów. Trzeba banki poprosić. Tak, żeby Państwo jako wykonawcy musicie ze swoich ram. Banków, tak. My nie korzystamy tutaj z ram. Z ram. Bankowe i ubezpieczeniowe. I ubezpieczeniowe. To się wiąże No, oczywiście firmy ubezpieczeniowe są bardziej elastyczne i my w końcu zawsze, jak nie możemy załatwić, to załatwiamy firmie ubezpieczeniowej, która mówi, no dobra, ale to będzie więcej kosztować. Bo u nas na przykład branży ubezpieczeniowe funkcjonuje. No i kosztuje na etapie przetargu. A to wszystko, no, w tej chwili jeszcze możemy widzieć w cenach. No, zaraz się znowu zmieni budownictwie. Nie, ale teraz to my te ryzyka wyceniamy, wliczamy w cenę i o tyle jest drożej dla zamówiącego publicznego. Czasami bezsensownie. Tak samo jak zakres ubezpieczeń, które wymagają od nas na kontraktach. No to jest po prostu czasami horror, bo dotrze przedstawiciel, no nie firmy leasingowej, ale firmy ubezpieczeniowej do zamawiającego. Chce, żeby podbić składkę, tak, i daje wzorze, co powinno być ubezpieczone. Ten urzędnik się na tym nie zna, nie w stanie, to naprawdę trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, tak samo jak przy leasingach, wkłada to do tego, że takie ubezpieczenia wymaga. Nie. My potem wyceniamy, składka wynosi no, kilkaset tysięcy. Piszemy do nich na kontrakt o wartości no, powiedzmy 5 milionów złotych. Ja mówię, piszemy do nich, żeby to wyłączyli, bo to jest nieistotne dla tego kontraktu. Poza tym firmy powinny mieć swoje polisy ogólne, ale to tak działa. Ja też tak sobie teraz pomyślałam, a propos tego jakby szerzenia tego wiedzy u zamawiających, bo mówimy o tym, że zamawiający powinni nam odpowiadać na pytania z argumentacją, prawda? Ale z drugiej strony my możemy ze swojej strony też spróbować rozmawiać z naszymi członkami organizacji, tak, czy przedsiębiorcami w ten sposób, że jednak zadając pytanie, żeby też pytanie uzasadniać, powołując się na orzecznictwo, czy powołując się na konkretne zapisy. Tak, no tak się bo to wtedy nie zadawać pytanie na zasadzie, a zadam pytanie, czy zamawiający zgadza się na zmianę punktu umowy, kropka. Tak, tylko też, żeby podawać, bo to w tym momencie my też będziemy wskazywać pewne rzeczy i de facto pokazywać zamawiającym, więc po naszej stronie też można coś tam zawsze zrobić, tak, że spróbować przynajmniej porozmawiać z naszymi członkami, czy jednak gdzieś tam, no nie każde małe przedsiębiorstwo stać na radcę prawnego, co by o tym nie mówić, tak, no ale już średnie przedsiębiorstwo stać na to, żeby spróbować chociaż wypracować sobie, czy nawet dla branż, tak, czy w medycznej, czy ten jakiś taki wzorzec takiego pytania. Niektóre zapisy można się powtarzają, więc wzorzec takiego pytania można spróbować sobie w obrębie branżowych organizacji wypracować. Raz się spotkałem z takimi pytaniami właśnie przygotowanymi na potrzeby postępowania przetargowego, żeby zmniejszyć kary umowne, poparte orzecznictwem, poparte komentarzami, doktryną i tak dalej, na dwie strony takie A4, po czym jest odpowiedź zgodnie z CIS, więc... Tak, no, ale mimo wszystko, no, oczywiście, że tak. Ale trzeba coś zacząć robić. Edukacja, bo jeżeli osoby, które są po drugiej stronie
po stronie zamawiającego nie rozumieją tego, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś dostanie też takie pytanie na dwie strony z orzecznictwem, to tam tych zamówień też tego nie zrozumie. Nie zrozumieją, tak, jeżeli nie będzie tej edukacji. Tutaj to do punktu C, bo tak, edukacja, a potem punkt C, żeby pisząc nie zgodnie ze specyfikacją, musiał siąść, pomyśleć i uzasadnić. Tak? Wtedy byłoby. No to tak. To ze strony powinno być niedopuszczalne, żeby zamawiający odpowiadał tylko i wyłącznie przez nie. Nie, albo zgodnie z. Tak, powinno być nasze uzasadnienie. Tak, powinniśmy o tym mówić. Więc ten punkt C. Ale jeżeli my chcemy wprowadzić dobrą praktykę, to też dobrze, Panie Boże, byśmy wprowadzili dobrą praktykę z naszej strony. Tak, ale tutaj ludzie wtedy wykazali takie dobre. Ale nie zawsze to właśnie działa. Dobra, że tak powiem. Ja wiem, że nie działa, ale. Czasem to odwrotnie po prostu działa, że zamawiający się czuje, to też jest z rozmów, można powiedzieć, czuje się tak, że wykonawca na niego naskakuje, bo tutaj zasypuje różnymi argumentami, przepisami i tak dalej, a tak naprawdę to... Tak może być. Tak, my to robimy przez izbę, jak chcemy komuś dowieść, pokazać, że robi głupotę, tak, to nie występujemy jako firma, tylko jako izba do specyfikacji. Wtedy się wcale nie czują zaszczucini, co nie. Znaczy nie, czują się, ale nie wiedzą, w kogo uderzyć. Po wygraniu się tak. Dobrze, proszę Państwa, to tak, to... Bo tak, my musimy ściągnąć wzorce gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i przesłać takie propozycje. Tak, pomysły na e-learning, co tam jeszcze z tej pracy domowej, co tam jeszcze mieliśmy, te kary, to będzie ciężki problem, co my możemy z karami zrobić. Tutaj mi się wydaje, że... To chyba, że... Czy tak, mogę ja bym to podzielił tak, tak jak tutaj słucham, takie trzy aspekty tych dobrych praktyk. Tak? Pierwszy to jest taka dobra praktyka na zasadzie dobrego postępowania, tak? Czyli tak jak Państwo tutaj wskazaliście, że zamawiający powinien zostać. Nie, tak, czyli takie coś, co jest przed nami, tak jakby się mówiło. Czyli w zasadzie to jest dobra praktyka sensu stricte, czyli jak działać, żeby to miało taki jakiś walor, tak? Druga rzecz to jest jakby dobra praktyka rozumiana jako wzorcze dokumenty, gdzie Pan wskazał rodzaj gwarancji, też widzę tutaj umowę, tak? I tutaj właśnie wydaje mi się, że ta druga aspekt powinien być uważany osobno dla poszczególnych branż, bo inne będą kary umowne, sytuacje w ogóle na dostawy. Być osobne zakładka i kompleksowa szkoda. Ale to na ten rzecz możemy, co do kar, to możemy popatrzeć na klauzule, czyli klauzule, które są niekorzystne, tak? Klauzule, które wybrać zapisy, które się zdarzają w umowach, które są zapisami takimi rozsądnymi. W jakim obszarze Państwo, jeżeli chodzi o branżę medyczną, funkcjonuje, czy jest dostawa jakichś środków medycznych, czy leków po prostu, czy wyrobów, tak? Ale przykładowo, jeżeli chodzi o dostawy wyrobów medycznych, to mogę sobie wyobrazić taką umowę kompleksową, jaką zwarzę, która jest okomplikowana na stronie zamawiającego i z dużą dozą prawdopodobieństwa może taki dokument później powielać po prostu, to samo na dostawy leków, etc. Natomiast trzecią rzeczą. Czy przepraszam, w ogóle umowy na dostawy, czy to nieważne, to może być do szkół, materiałów zbiorowych i tak dalej, to mogą być umowy ramowe. Bo to zawsze są umowy ramowe. Ja się tak rozmarzyłem i sobie wyobrażam to w ten sposób, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych powstaje generator przetargu, gdzie urzędnik wpisuje, co ma do wypełnienia, co ma tego i tak dalej, i te wzorce mu się drukują, korzystając z wzorcu umowy, z tego przenosi jego dane, jego tego i tak dalej. Bo gdyby coś takiego powstało, to z lenistwa by z tego korzystali z radością. I z bezpieczeństwa, że zrobili to na generatorze Urzędu Zamówień Publicznych. Proszę zapisać tego, że sugerujemy, żeby to był generator dokumentów przetargowych. To jest taki pomysł, że powinien być najpierw zgłoszony jako jakiś wzór użytkowy do Urzędu Patentowego. Nie, ale takie generatory są różne, więc stworzenie takiego generatora nie jest kosmosem, a gdyby było, że chcesz ogłosić na roboty budowlane urzędnika, wybieram odpowiedni tą zakładkę, tam wchodzę, wypełniam, urząd gminy taki i taki, co ma być przedmiotem zamówienia. I wpisuję te rzeczy i drukuje mu się w PDF-ie i w tym może wydrukować, drukuje mu się konkret dokumentów do ogłoszenia przetargu. I on szczęśliwy
ma ze strony internetowej. Ale jeszcze bez, to nie jest... Ale jeszcze bez rozstrzygnięcia, rozumiem, tak? No to już, tam... Zresztą sobie poradzimy. To jest słabe komisji. Żarty żartami, ale naprawdę no stworzenie czegoś takiego... Przypuszczam, czy nie zamieszanie takich luźnych wzorców, tak jak oni teraz mają, że coś tam jest, tylko znalezienie, przekopanie się tego żadnych zlemili. Ale gdyby to minimalna reklama w postaci tam wysyłki maili do tego, do urzędu, ty chcesz wygenerować przetarg zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, ciebie generator. Wejdź na www.generatorprzetargu.pl. To jest... Oczywiście pomysł bardzo dobry, tylko trudność polega na tym, że to wymaga trochę zmiany w filozofii myślenia urzędników, bo w Polsce obowiązuje taka filozofia myślenia, że jak najwięcej, żeby zrobił obywatel, przedsiębiorca, prawda, i żeby urzędnik miał jak najmniej roboty. Nie, ale tutaj... Więc, a tu trzeba myśleć inaczej, tak? To ma urzędnik zrobić, żeby obywatel... Miał gotowe. Pan rzecznik może się rozważyć i wysłać takie że jest wniosek przedsiębiorców, że widzą to w formie takich wzorców, które byłyby generowane w sposób elektroniczny. Taki pomysł ma już. Ja tutaj, znaczy to nie jest. Bo jest pewien precedens bardzo oczywisty. Kilka lat temu popełniono taką sytuację, kiedy w sądzie gospodarczym brak dołączenia KRS-u. Strony powodowały określone konsekwencje formalne, łącznie z odrzuceniem czy to pozwu, czy do rzeczy jakiegoś środka. Obecnie sądzę, możemy faktycznie telefonie komórkowym ten KRS ściągnąć. Mało tego, już można przecież spółki zakładać w formie elektronicznej. Kilka lat temu to się wydawało rzeczą zupełnie niemożliwą. Ale to też jest pewien standard, który jeżeli ktoś chce później może dostosować. Więc tutaj wydaje mi się, że taki pomysł, jakkolwiek może się wydawać teraz bardzo... Nie można podejść do zamówień publicznych tak, że skoro nowa ustawa ma być nową jakością, a wchodzimy w elektronizację, to naszym zdaniem jako zespołu jest, że powinny powstać takie generatory dokumentów przetargowych. To naprawdę jest dla zwykłego programisty, że tak powiem, taki. I zacząć od jakiegoś jednego generatora, bo to przecież to można uzupełnić, zdobywać doświadczenie. I w ten sposób te wzorce będą interaktywne. Ja sobie myślę tak, że to już nic jest piękne, żeby mogło być. Tak, jest. Ale poważnie. Ale nie, teraz konkretnie powiem, jeśli na przykład widzę ryzyko, że no dobrze, to no, co w momencie, jeżeli osoby, które będą tworzyły ten generator, zastosują takie standardowe postanowienia, które będą się niekorzystne, które będą powieleniem pewnych niekorzystnych. Od tego my jesteśmy, tak, żeby prostować, bo to ma powstać przez zespół przy Urzędzie Zamówień Publicznych do spraw wdrożenia dobrych praktyk. Więc ten pomysł jest bardzo ciekawy, natomiast no, chyba warto by było w pierwszej kolejności zapytać Urząd Zamówień Publicznych, a następnie zastanowić się nad formułą tak, żeby po prostu uczestniczyły nad tymi pracami też środowiska, które będą pilnowały, żeby ostatecznie nie ukazały się. Tak. Najlepiej by było tak to poprowadzić, żeby to oni domyślili. I pytanie, czy cały czas mówimy o tym, że nie zablokuje tych prac, na przykład przedstawiciele zamawiających, prawda? Więc może tak być. Może. To, co się działo na konferencji z grudniowej, prawda, pani Martina się. Tak, przecież tam to, ile było sprzecznych stron, to... Oczywiście. Ja tylko pamiętam jedną taką sytuację, to bym powtarzał jakby jako przykład pewnego, nie też błędnego zastosowania, ale nie rozszerzenia drugiej strony. Kwestia kar umownych, które w polskiej praktyce w zamówieniach praktycznie nie mają pewnego pułapu. Zakres wyznaczony przez orzecznictwo jest mimo wszystko mało jaskrawy i nieprzekonujący. Wskazałem wprost w trakcie dyskusji na tym dużym forum, że jest to problem, który może często uniemożliwić złożenie oferty albo powodować szalone problemy dla wykonawców. Na co przedstawiciel jednego z urzędów tutaj nie chce, nie dlatego wskazywać, którego będzie gdzieś tam nagrało, ale z uwagi na to, że tak jak mówię, to jest pewien punkt widzenia urzędowy po prostu, tak? Stwierdził, ale przecież wykonawcy mają swoje środki prawne, mogą wnioskować umiarkowanie kary umownej, mogą wnioskować zmiany. Mogą, to wiedzą, że jak mówimy o pewnym takim wirtualnym jakimś świecie po prostu, tak, który w przypadku takiego szarego przedsiębiorcy, szczególnie MŚP, ale tutaj jakby
sobie po prostu teraz, tak, no bo to jest jakby uproszczenie, ale no, musimy sobie zdać sprawę z tego, że jakby mamy do czynienia z pewną praktyką, która jest głęboko zakorzeniona i ta praktyka niestety nie dostrzega wszystkich aspektów. Tak? Jasne. Dobrze. To proszę Państwa. Myślałem, że w moim komentarzu tutaj jest Łukasz, mówiłeś o tym, że macie przygotowane pismo, tak. Jeszcze nie podpisane. Tak. I teraz jak to, co dzisiaj zostało powiedziane, do tego pisma by się miało? Czy już mówię tylko ostatnie pytanie, bo tutaj jest pana mecenasa, bo sobie zacząłem notować trzy punkty. Pierwszy to są dobre praktyki sensu stricte, a drugi to są te zawsze dokumenty. Wcześniej mi się wydaje taki aspekt, który jakby sądzę, że nie wiem, czy będziemy w stanie tutaj myślę, że te znaleźć. To też dotyczy branż, no bo przecież w gruncie rzeczy chodzi też i o kształtowanie tego elementu technicznego, co się nazywa OPZ czy BFW po prostu, tak? I teraz to jest szalenie temat też istotny, no bo z tego jest najwięcej przecież później i problemów KIO i jakby też postrzegania, ale co najważniejsze, jest to największa pokusa do kreowania jakby zakresu potencjalnych wyzwolenawców, no bo PFU i OPZ zawierają nic innego jak warunki świadczenia, wymogi szczegółowe, etc. I to może powodować do ogromnego zawężenia konkurencji na rynku. Po prostu, jeżeli wymagania będą postawione w sposób nieadekwatny do celu tego zamówienia, zamawiający otrzyma przedmiot być może tańszy, ale przedmiot, który będzie funkcjonował 2 lata i 3 miesiące, czyli do okresu gwarancji, po prostu jakiś krótki okres po, a później ten przedmiot się rozpadnie. Więc wydaje mi się, że to jest trzeci element, który też wydaje mi się, że powinien być stopniowo wdrażany, ale sądzę, że no to by wymagało takiej pracy już nie da się tego, to znaczy co powinien zawierać, co powinno zawierać PFU i jakie załączniki powinno zawierać PFU. To powinno być wyakcentowane przy takich wzorcach na pewno. No to i tak my często mamy taką sytuację, że ogłaszany jest OPFU, to jest dokument, który służy do tego, żeby zrobić przetarg na zaprojektuj i wybuduj. Czyli tam jest opisane, co zamawiający chce osiągnąć w wyniku, co wykonawca ma zaprojektować i wykonać. Tak? I to PFU, żebyśmy my ocenili ryzyka, to my potrzebujemy i przepisy tam gdzieś o tym mówią, tylko że zamawiający idą na skróty i nie tego. Na przykład nie dołączają, my mamy posadowić w ramach tego jakiś tam duży zbiornik żelbetowy na oczyszczanie ścieków i do tego nie dołączają nam badań gruntowych, które powinni zrobić. Teraz my mamy być Duchem Świętym i przewidzieć, co w tej ziemi tam jest, tak? Żeby do tego. To zwiększa ich ryzyko, bo oczywiście jak znajdziemy jakieś nietypowe rzeczy, zadajemy odpowiednie pytania, kierunkując tak, że jeżeli tam coś się wydarzy, to będziemy mieli roszczenia, tak? No i to nikomu nie służy, bo my źle szacujemy ryzyka, czasami na tym zarabiamy, czasami nie zarabiamy, no bo to jakby wyszacował wszystkie ryzyka i poszedł do przetargu, to by żadnego przetargu nie wygrał. Więc to się szacuje najpierw ryzyka, a potem się zmniejsza, a tu się może nie wydarzy, a tu może będzie lepiej, a może ta woda gruntowa będzie 2 metry głębiej i tak dalej, i tak dalej. To są tego. Natomiast tutaj tak naprawdę za każdym razem no, powinien to zrobić fachowiec, który się zna na tym i zamawiający do tego. Tylko też jedno się nasuwa. Te dokumenty, czy opis przedmiotu zamówienia, czy PFU nie powinny być robione na przetargu za najniższą cenę. Bo dla nas problemem jest, że za każdym razem jak jest ogłaszany taki przetarg na dokumentację, to wygrywa najtańszy projektant. Nie z zakresu, że tak powiem, sprawdzonym. To jest 3-4% do 5% wartości inwestycji, ten projekt, tak? Wydaje na to zamawiający te takie pieniądze, a on decyduje o tym, jak się skończy cały projekt, to wszystko. Te 5% decyduje o wszystkim, tak? Bo jak jest źle zrobiony projekt, to czasami no, nic z tego dobrego nie powstaje. Nie? I ogłaszanie to też powinno być rozluźnienie w ustawie i też dobry wzorzec, że przetargi na przykład na PFU powinny być z grona na Zatoszeniu.
zamawiający zaprasza te firmy, do których ma zaufanie, a nie tego wśród tych firm, po dialogu technicznym czy ustaleniu, co ma być przedmiotem tego, oni składają ofertę, wybierana jest najtańsza oferta. I to wtedy to można ucywilizować, tylko no to się rozmnożyło. Ja tak myślę, szanowni państwo, że jeżeli my im bardziej będziemy wchodzić w szczegóły, tym będzie trudniej. Więc może zacznijmy od rzeczy takich bardziej ogólnych i prostszych, bo już wzory umów będą trudne. A jak już wejdziemy w takie rzeczy, to już w ogóle to tak jak każda firma, to będzie miała własne zdanie na ten temat i każdy zamawiający będzie miał własne zdanie na ten temat, więc sądzę, że fajnie by było, żeby nam się udało chociaż w ogólnych rzeczach wypracować jakieś zapisy tych, no bo ja rozumiem, że my potrzebujemy zaproponować po prostu zapisy takich praktyk. Tak, co w takiej praktyce powinno się znajdować? I działania edukacyjne. Bo tak jak właśnie się patrzy, w niektóre tak też może nam odpowiedzieć, że my tutaj zapraszam serdecznie do uzupełniania i skomentowania naszych dobrych praktyk, wzorców umów i tak dalej, one są. Tak. Więc my widzimy, że one po prostu okej, gdzieś tam są, można je uzupełnić, można je udoskonalić, ale chyba główny problem tak naprawdę to jest kwestia zaznajomienia zamawiających, pokazania im, zachęcenia różnymi metodami do tego, żeby oni to stosowali. Tu chyba tak naprawdę, moim zdaniem oczywiście, ale tak jak... Główne znaczy to edukacja, ale umożliwienie jednocześnie edukacja, ale jednocześnie wskazanie im, że tu na stronie internetowej dla tego typu przetargu masz zestaw dokumentów. Jest to sprawdzone, spójne przez naszych prawników, tak? Skorzystaj z tego. Przy tej edukacji, to jest ten pierwszy krok, który powinien być zrobiony przez Urząd Zamówień Publicznych, żeby przygotować się przez ten rok i zacząć coś już robić, że jak wejdzie ustawa, to będą te wzorce, będą już rozpocznie się ta akcja edukacyjna. To byśmy osiągnęli sukces, gdyby coś takiego się zaczęło. Ale to mam nadzieję, że to będzie i na stronie urzędu, i na stronie rzecznika, pana rzecznika, tak? Rozumiem, bo również się znajdą w tym wzorce, tak? I takie małe i średnie przedsięwzięcia. Czy odsyłać wtedy wystarczy tutaj do tej samej strony, żeby były te spójne dokumenty, to wtedy wystarczy, że tutaj pan rzecznik też będzie zalecał stosowanie tego i odsyłał do stron Urzędu Zamówień Publicznych, żeby tam był ten jeden zasób dokumentów, które tego. A my robiąc w cudzysłowie akcję edukacyjną, ale rozmawiając z zamawiającymi, bo jak się jedzie na wizje lokalne na tego, to jest okazja rozmawiania. To będziemy im mówili, słuchajcie, zobaczcie, jak to jest zrobione na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Nie? To samo analizował pan rzecznik i też się z tym zgadza i tak dalej. To są takie rzeczy, które może przekonają, że jeżeli to robią organy państwowe i tego, to że to jest bezpieczne dla nich. No w ogóle trzeba, żeby to rozpowszechnić w organizacjach. Tylko obawiam się, że żeby rozpowszechniać to, że takie są w naszych organizacjach, to trochę za mało. Może dobrze byłoby trafić też do organizacji na przykład samorządowych, tak? Z tymi naszymi dobrymi prawami. Tak, tam czy jest ten Związek Miast Polskich, właśnie, czy coś takiego, czy to tam trzeba. Innych zamawiając. Związek Powiatów też daje się. Ja rozmawiałem z dwoma przedstawicielami. Z Izbą Wodociągi Polskie, to w naszej branży to jest zrzeszająca dużą grupę przedsiębiorstw wodociągowych, które ogłaszają coraz częściej w przetargi. I oni są gotowi włączyć się w taką akcję tego. Ja im nawet powiedziałem, żeby wysłali taką deklarację tu bezpośrednio na stronie pana rzecznika. Nie wiem, zobaczymy, czy będzie. Tak samo tego. Oni podejmowali już takie, tylko to trafiało w próżnię, więc teraz jest okazja, żeby tutaj zespół, który stworzył pan rzecznika, a w zasadzie pan rzecznik był taką jedną, która przekieruje te wszystkie tego wiedzą źródło i wszyscy razem w cudzysłowie uderzymy w Urząd Zamówień Publicznych, że potrzebujemy tego. Dobrze, tak, ale proszę Państwa, najpierw jest właśnie, myślę, zróbmy to, co żeby te dobre praktyki były, prawda? A potem ich dotarcie z nimi do zamawiających, to będzie kolejny krok, który też tutaj się zajmiemy i też będziemy mieli jakieś tutaj możliwości, myślę, działania, ale to jakby jest kolejny krok, więc może nie wyprzedzajmy. Łukasz, jak teraz to, co dzisiaj mówimy,
połączeniu z tym, co tak, patrząc na to, jak nasze spotkania, prace wyglądają i dzisiaj, to wydaje mi się, że najwyższa pora po prostu to wszystko zebrać, opisać problemy przez Państwa przedstawione, przekazać je prezesowi UZP, już tam przy okazji oczywiście zapytać, jak tam prace nad tym dokumentem przekazanym, ale w pierwszej kolejności jednak skupić się na tym. Wydaje mi się, że sporo tych problemów i to tak konkretnie zostało opisanych, żeby pokazać, tak, jak to wygląda z punktu widzenia przedsiębiorców. No i drugi aspekt bardzo istotny to jest nacisk na tą edukację, czyli tak, bardzo fajnie uzupełniamy wzorce dobrych praktyk, tutaj pracujemy, będziemy prosili o opinię, prosimy również o jakieś propozycje, natomiast położenie nacisk na tą edukację. No i zastanawiam się z tym pomysłem na generator. No to też jest ciekawy pomysł, żeby pokazać jako tą gwiazdę, do której będziemy dążyć. Może nie osiągniemy, ale przynajmniej wskażą. Może byśmy ten generator zrobił tak, że doprowadzili w jakiś sposób do tego, żeby się te dwa zespoły spotkały. Tak? Właśnie, do tego chciałem dążyć. I na tym zespole byśmy tak to podsunęli, żeby to był ich pomysł, bo jak oni to wymyślą, to szybciej pójdzie. Wydaje mi się, że pismo, przedstawienie problemów to swoją drogą. Natomiast póki my się nie spotkamy z człowiekiem po drugiej stronie, no bo to tak to funkcjonuje, że ta korespondencja, prawda, jeżeli coś jest na piśmie, to tak coś się czyta wprost, coś się czyta między wierszami, tylko co nie wiadomo, co ta druga strona mówi, więc tak możemy się wymieniać tą korespondencją. Wydaje mi się, że najwyższa pora zastanowić się nad formułą spotkania po prostu z osobami z Urzędu Zamówień Publicznych. Tutaj moje pytanie do Państwa, jakby Państwo to widzieli. Bo wydaje mi się, że całkiem sporo już takich konkretnych postulatów i też problemów mamy zebranych. Dobrze, ale teraz powiedzmy taką rzecz, bo jakby cały czas nie mogę do tego dojść. Mówi, że jakiś projekt pisma jest. Teraz pytanie, czy to, co dzisiaj zostało powiedziane, uważasz, że należy włączyć do tego pisma, czy rozbudować go o te elementy? Czy to pismo pójdzie sobie, a tu będą sobie? Nie, całkowicie myślę, że trzeba to... Czy to włączyć do tego pisma? Wszystko, co dzisiaj zostało powiedziane, bo to są istotne rzeczy. Teraz tak, czy będziemy potrzebowali od Państwa, żeby nam to jakoś spróbowali pisać? Ostatnią rzecz powiem, ponieważ dopiero jeżeli my się spotkamy face to face i to musimy się dowiedzieć, co druga strona myśli, nasza druga strona, co przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych uważają, w jaki sposób, bo to jest klucz, prawda? W jaki sposób osiągnąć te cele, w jaki sposób rozwiązywać te problemy. Dobrze, a to spotkanie myślę, że przedmiotem tego spotkania jest, że potrzebne jest spotkanie, żeby Państwo usłyszeć, jak Państwo chcą dojść do tego celu i przedyskutować to z naszym zespołem. Nie wiem, czy wytypujemy wtedy, żeby nie było dużo osób, że z ich strony jakaś prezentacja. Bardziej, że od nas w zakresie edukacji i zaproponowania pewnych szkoleń, czy wystosowywania do zamawiających jakichś pism, rekomendacji, no to tutaj będzie potrzebne zaangażowanie urzędu, więc... Tam jest jakiś zespół w tym urzędzie, tak? Który się zajmuje tymi dobrymi praktykami. Czy my byśmy chcieli robić spotkanie z całym tym zespołem, czy... Nie, bo tutaj teraz różne pytanie do Państwa, jakby Państwo to widzieli, może Państwo... Musimy się dopuścić do tego, jak urząd będzie chciał. Nie, no oczywiście, ale możemy coś zaproponować, prawda? Nie wiem, no tak. Może na stole. Nie wiem, iloosobowy jest ten zespół, że to jest zespół 2-3-osobowy, to można z całym zespołem. No. Można oddelegować jedną osobę do stałej pracy z tym. Albo poprosić o delegowanie z ich strony tych trzech osób i od nas też ustalić, żeby nie było jakby przewagi stron czy coś, tak, żeby się nie obawiali, że od nas też będzie reprezentacja tam trzyosobowa. Ja myślę, że tutaj w piśmie ogólnie, a trzeba się skontaktować. Dobrze, to my zrobimy, spróbujemy takie spotkanie tutaj zorganizować. Pytanie teraz tak jest, czy pismo robimy niezależnie przed tym spotkaniem, nie, czy tak, czekamy na spotkanie? Nie, trzeba, moim zdaniem, trzeba zaprezentować. Tak. Dobrze. Czy w związku z tym do tego pisma potrzebujemy od Państwa jakiegoś sformułowania na piśmie tego, co dzisiaj zostało omówione, czy
uważasz, że to jakby jest wystarczająco, żebyśmy sami to sobie mogli? Uważam, że jest wystarczająco, żebym to zadał, podsumował, poukładał i przedstawił urzędowi. Natomiast równolegle oczywiście możemy dalej pracować nad tymi wzorcami dokumentów, wzorcami gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych. Natomiast to już niezależnie, prawda? Bo to teraz się skupiamy, żeby pokazać, jakie problemy są i zachęta, żeby z nami współpracować, spotkać się, podyskutować na temat, w jaki sposób to osiągnąć. Czy wystarczające będzie zamieszczenie jakichś rekomendacji prezesa na swojej stronie, że na przykład nie powinno się stosować takich, a takich zapisów przy karach umownych, czy w inny sposób należałoby tutaj działać, czy właśnie szkolenia, czy wręcz po prostu w tych wzorcach, w zależności od branży, dokumentów, umów, tam jak powinny być zapisane te kwestie związane z karami umownymi, prawda? No myślę, że po prostu powinniśmy wprost zapytać tych ludzi z drugiej strony, co oni uważają. Nie też, nie, na roboczo, nie jakie jest oficjalne stanowisko urzędu, tylko co oni są po prostu jako pracownicy. Jasne. No czyli tak, bo tu ja dwie rzeczy sobie zaznaczyłem, że te wzorce gwarancji bankowych ubezpieczeniowych i te pomysły na te szkolenia internetowe, tak? Czyli to tutaj byśmy prosili Państwa, żebyście Państwo pomyśleli o tym i jakieś inicjatywy, tak? No a w takim razie my popracujemy tak na jeszcze tylko dokończę, że wydaje mi się, że punktem wyjścia będzie po prostu to, co przedstawiło Business Center Club. Tak, z rozszerzeniem, dzisiaj rozmawialiśmy. Też te pozacenowe kryteria ocenowe, doprecyzowanie, co można oceniać. I myślę, że to jest osoba, że napisz. Dobrze. No, z twoją wydatną pomocą. Dobrze, to proszę Państwa, czy 21 listopada to spotkanie już z udziałem właśnie gości z Urzędu Zamówień Publicznych byłoby dla Państwa odpowiednie? Musimy dostać właśnie kwestię tego, jak mówimy, czy my zasugerujemy w piśmie kontakt jakiś tam. Ja się skontaktuję najpierw, tak, i spróbuję to mówić. No, termin zaproponujemy, no bo my musimy to z Państwem się omówić. Jeżeli będziemy coś przesuwać, tak? W razie czego będziemy coś przesuwać, jakby się okazało, że oni akurat w tym terminie zupełnie nie mogą, to będziemy przesuwać. Ale my ze swojej strony zaproponujemy im termin. Więc pytanie, czy to Państwu by pasowało? Nie osobiście bardziej by 22, ale to nie wiem, co się dopasuje, spróbuję tego, bo wtedy bym od razu pojechał dalej z Warszawy. Nie, to jest piątek. Nie, dobrze, nie ma sprawy. Dobrze, czyli 12 mogła być, czy jeszcze 13, jeżeli można powiedzieć. 13. No tak, przy takim dojeździe jak jadę, że to też jest, bardzo dziękuję za tę propozycję, bo wtedy jest bezpiecznie, ale same dłużej niż 2 godziny nie siedzimy. Dobrze, to w takim razie 21 listopada w czwartek o godzinie 13 wpisuję Zespół do Spraw Zamówień Publicznych i tutaj spróbujemy zaprosić gości. I Państwo prześlecie skan tego pisma, które pójdzie do... Możemy, w linkach chyba, bo my zamieszczamy na stronie. Zamieszczamy, że może szybciej będzie po prostu przesłać skan. Jakby jeszcze w temacie składu tego spotkania z zespołem, bo skoro to było, żeby nie było nas 15 osób na te 3 osoby, to może już mailowo się powiedział, poszła na stronie rzecznika, że jest spotkanie z zespołem, to się pojawią wszyscy. I wtedy będzie to takie powstanie. Proszę Państwa, to zostawcie. Jeśli mogę prosić, to zostawcie Państwo to mnie. Ja się skontaktuję z urzędem, zorientuję się w rozmowie tam, jak na jaką będziemy mogli liczyć, na jaki skład z tamtej strony i już jakoś dogadam jakąś formułę i pozwolimy sobie Państwa poinformować drogą mailową. Terminy mamy zabukowane. Tak, to mnie też by zależało, żeby Państwo uczestniczyli w miarę możliwości, bo no, wszyscy Państwo tu wnosili
cenny wkład merytoryczny, więc jeżeli tamta strona nie będzie protestowała, to raczej będę dążył do tego, żeby... Nie, to tak jak jesteśmy tu w składzie rady, żeby tak jak pan, żeby mnie nagle się nie okazało, że... No to nie jest tutaj nas jakiś straszny powód, że powinniśmy dać radę. Dobrze, to tak jesteśmy umówieni, w takim razie czekamy na propozycje, pomysły dotyczące wzorców i dotyczące szkoleń internetowych. Kontaktujemy się z państwem co do spotkania 21 o godzinie 13, a dzisiaj dziękuję państwu za obecność.